Cześć, witajcie w kolejnej odsłonie symulatora FSX. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o oblodzeniu samolotu na podstawie właśnie też samolotu Beechcraft Baron. Zobaczymy, jak wygląda oblodzenie w tym symulatorze oraz też opowiem wam, jakie tutaj Beechcraft Baron ma systemy przeciwdziałania oblodzeniu. Tak więc może na początek zejdźmy tutaj sobie do przełączników. No i przede wszystkim tutaj zobaczymy cały rząd przycisków podpisanych icing, czyli właśnie oblodzenie. I tu mamy wszelkiego rodzaju przełączniki do włączania ogrzewania różnych elementów w samolocie. Tak, pierwszy przełącznik od lewej to jest pitot heat, czyli podgrzewanie rurki pitota. No i jeżeli właśnie lód nagromadzi się na rurce pitota, zobaczymy, że prędkościomierz nie funkcjonuje prawidłowo, wtedy podgrzewanie rurki pitota spowoduje roztopienie tego lodu. Dalej mamy przełącznik podpisany full vent, czyli jest to podgrzewanie odpowietrznika paliwa. Chodzi o to, że w zbiorniku paliwa, w zbiornikach paliwa, no jest po prostu odpowietrznik, który tam wyrównuje ciśnienie w tych zbiornikach. No i on po prostu też może zatkać się lodem. No jeżeli zatka się lodem, może dojść do niebezpiecznych sytuacji, może być uszkodzona, nie wiem, na przykład pompa dostarczająca paliwo do silnika. Także tutaj możemy sobie włączyć podgrzewanie odpowietrzników paliwa. Dalej mamy stall warning heat, czyli podgrzewanie układu do ostrzegania nas o przeciągnięciu. No tu jeżeli ten układ zostanie oblodzony, no to po prostu prawdopodobnie pilot nie otrzyma ostrzeżenia takiego dźwiękowego o przeciągnięciu. I tutaj możemy sobie włączyć podgrzewanie tego układu. I dalej mamy przełącznik podpisany prop, czyli inaczej podgrzewanie śmigieł. I kolejny przełącznik to podgrzewanie przedniej szyby, podpisane jako windshield. Tu jest jeszcze jakby puste miejsce na przełącznik. Tu mamy podpisane surface. Co ciekawe, w domyślnym samolocie tutaj, w tym symulatorze, w domyślnym samolocie Beechcraft Baron ten przełącznik istnieje, ale tutaj w dodatku od Carenado tego przełącznika nie ma. Nie wiem za bardzo, co to oznacza, czy on nie ma odladzania powierzchni skrzydeł, czy też może działa to automatycznie. W każdym bądź razie jest też pokazany wskaźnik de-icing pressure, co by sugerowało, że jednak jest tutaj to odladzanie powierzchni skrzydeł. Dlatego też, że tutaj właśnie mamy pokazany wskaźnik, który pokazuje nam, czy mamy wystarczającą ilość ciśnienia do tego, żeby odkształcać tą powierzchnię skrzydeł pod ciśnieniem, żeby tam powstawały te takie bąble na tej gumie, na krawędziach skrzydeł. Tak, także tutaj w zielonych wartościach powinniśmy utrzymywać wskazówkę, dzięki czemu wiemy, że to ciśnienie jest wystarczające, żeby skruszyć lód na powierzchni skrzydeł. Ja tutaj wam pokażę właśnie, jak to wygląda. Tutaj jest tutaj ta czarna taka guma na powierzchni skrzydła. No i po prostu tutaj może gromadzić się lód. Jeżeli właśnie używamy tego odladzania surface, to tutaj wtłaczane ciśnienie powoduje powstawanie, no, takie wytłoczenia powstają tutaj na tych gumowych elementach, dzięki czemu po prostu lód jest kruszony. To możecie sobie znaleźć też pod hasłem surface de-icing boots. Tak, czyli taki system tutaj kruszenia lodu na powierzchni skrzydeł. Tak, także jakby ten wskaźnik sugeruje, że jednak to odladzanie surface, no, jest w tym samolocie, chociaż nie ma przełącznika. Także tutaj nie jestem pewny, jak to działa. Tu jest jeszcze kolejny wskaźnik, który często jest opisywany jako właśnie też do odladzania. Jest podpisany prop amps, czyli inaczej amperomierz odladzania śmigła. On pokazuje, ile prądu jest pobierane z układu elektrycznego przez nagrzewnicę odladzania śmigła.
Chociaż ja też zauważyłem, że jest to po prostu, przynajmniej w tym symulatorze, czy też w samolocie, po prostu amperomierz. Nieważne, czy włączymy odladzanie, czy włączymy sobie światła, to i tak tutaj, tak ja na przykład tutaj sobie włączę, o, stroby sobie włączę, zobaczymy, że tutaj ten pobór mocy, tu akurat te światła nie pobierają więcej amperów, ciekawe. No, ale na przykład ten włącznik, ta lampa już pobiera, tak, wskazówka reaguje, tak samo strobe. Tak, a to powinno, no, jakby z tego co wyczytałem, reagować tylko na tutaj włączenie odladzania śmigła, ale tu w ogóle to nie reaguje. Reaguje też wskazówka na włączenie, podgrzewanie rurki pitota za to. No, taka też ciekawostka. I co my tu jeszcze mamy? Mamy też podpisany tutaj Deforest Pull On i możemy to sobie tutaj pociągnąć. I to prawdopodobnie jest włączenie na przednią szybę takiego podmuchu ciepłego powietrza, czyli też odmrażanie przedniej szyby. Ale to też jest atrapa, to raczej nie działa. No i tutaj też jest ten przełącznik podgrzewania przedniej szyby, ale to się różni tym, że zapodawany jest prąd tutaj na ten element, na środku szyby mamy taki element, dzięki czemu możemy odlodzić szybę. I jeszcze mamy coś takiego jak ICE, ale w kategorii świateł, tak? Czyli tu mam przełączniki dotyczące świateł. Też możemy sobie włączyć światło ICE. I cóż to jest to światło? Tutaj włączy nam się podświetlenie krawędzi tutaj skrzydła, dzięki czemu pilot na przykład w nocy będzie mógł zobaczyć, czy nie zbiera mu się lód na krawędzi skrzydła. I tu widzimy to światełko. Tak, ono jest tutaj włączone i oświetla nam tutaj krawędź skrzydła. Także tutaj Carenado to odzwierciedliło. Niestety w tym symulatorze nie zobaczymy oblodzenia na skrzydłach. Po prostu graficznie nie jest to oddane, ale zobaczymy oblodzenie jakby w efektach działania, zachowania się samolotu. Do tego ja właśnie tutaj wykonam szybki start samolotu i specjalnie wyłączyłem wszystkie systemy antyodlodzeniowe po to, żeby złapać oblodzenie i zobaczyć, jak to oblodzenie tutaj w tym symulatorze wygląda. Też właśnie ustawiłem specjalnie zimową pogodę. Mamy temperaturę minus 7 w tej chwili na poziomie lotniska. Temperatura minus 17. Pada śnieg. Jest zimno. I powinniśmy, myślę, z dosyć łatwością złapać oblodzenie podczas lotu. Także startujmy. Jestem już przy pasie, więc gotowy do odlotu. Ok, akurat mamy Airbusa. Jest, leci sobie Airbus. Dobra, ja też włączymy sobie tutaj stroby i światła lądowania. Tak, temperatura minus 7, wskazywana przez mój termometr tutaj. No i poczekajmy na Airbusa. Jest, clear for takeoff. No to jedziemy. Altitude 1.67.
Dobra, klapę na jedną pozycję w dół i możemy startować. I mam nadzieję właśnie, że dosyć szybko złapiemy oblodzenie i zobaczymy, jak to wygląda w tym symulatorze. Wchodzi w górę. Tutaj Airbus sobie kołuje. Oblodzenia jeszcze nie ma, ale zapewne będziemy bliżej chmur, to prawdopodobieństwo oblodzenia będzie większe. Jest tutaj Boeing, ok. I widzimy Boeinga i mogę wykonywać z kursem, więc zakręcamy w lewo. I już mamy efekty oblodzenia samolotu. Słychać, że silnik coraz gorzej pracuje. Spada tutaj ciśnienie ładowania. I oczywiście widać, że prędkościomierz wskazuje 0. Czyli oblodziło nam też rurkę pilota. Oblodziło nam silniki. I teraz tak, no, żeby temu przeciwdziałać, trzeba włączyć podgrzewanie rurki pilota. I włączę ogrzewanie śmigieł. Zaraz prędkość powinniśmy odzyskać. Tak. Prędkość odzyskana. Jeszcze tutaj traffic alert. Nie widzę, chyba że to. Tak. Dobrze, wróćmy do naszego oblodzenia. Już silniki straciły prawie całkiem moc. Tak, tutaj mamy, żebyśmy się wznosili. I dlaczego? No, ten przełącznik niestety nie działa. On powinien działać. Włączenie tutaj podgrzewania śmigieł powinno spowodować, że moc silnika wróci. Ale tutaj możemy się wspomóc klawiszem, skrótem klawiszowym. Jeżeli wpiszę tutaj podgrzewanie, tak, to widzimy, że są dwa skróty klawiszowe. Jeden to jest H, to jest właśnie podgrzewanie gaźnika albo układu przeciwoblodzeniowego silnika. Drugi skrót klawiszowy to jest Shift H, podgrzewanie rurki pilota, ale to akurat nam działa, więc ciśniemy klawisz H. No i zobaczmy H. I od razu moc wróciła. Moc jest znowu z nami i silnik został odrodzony. Tak dosyć szybko to zadziałało. Nie wiem, czy tak w rzeczywistości to działa, ale samolot został odrodzony. No i w sumie tak wygląda tutaj obrodzenie samolotu. No, niestety nie widać tutaj żadnych efektów graficznych, nie obradza nam tutaj szyba. Widoczność bardzo dobra, nie mamy lodu na tutaj powierzchni skrzydeł. Jak zobaczycie sobie, jak to wygląda w Microsoft Flight Simulator, który ma wyjść w 2020 roku, no to tam już to będzie bajka, tam już jest to wszystko odzorowane, czyli graficznie będziemy widzieli, jak obladza nam szyba, jak w ogóle obladza nam cały samolot. Także
to jest to będzie duży krok do przodu pod tym względem. No i tutaj wyłączę to jeszcze raz, zobaczymy, czy złapiemy jeszcze raz obrodzenie. No i tu niestety muszę was też rozczarować, że raczej tutaj ogrzewanie tych innych elementów raczej nie ma wpływu. To muszę potwierdzić. Wtedy tak naprawdę chyba tylko działa podgrzewanie rurki pitota, tylko to ma wpływ i podgrzewanie silnika, czy też śmigieł, dlatego że w sumie działa tylko to, co mamy tutaj wypisane jako skróty klawiszowe, jeżeli chodzi o odladzanie samolotu. Inne elementy są raczej taką tutaj atrapą. Tak, na przykład odgrzewanie przedniej szyby, no nie ma lodu na szybie, więc nie ma sensu nawet tego włączać. OK, i widzimy znowu, że mamy oblodzenie. Silnik pracuje dobrze, ale już zatkało nam rurkę pitota. A silnik pracuje dobrze, że ten przełącznik właśnie nie działa. Ja wyłączyłem, ale jak wyłączę to też klawiszem H, to silnik powinien zaraz stracić moc. To się dzieje. Tak, czyli znowu dostałem oblodzenie. Też jestem już ponad chmurami. Ale silnik traci moc. Także jeżeli latacie i dostaniecie oblodzenie, taki właśnie efekt, że silnik traci moc i nie wiecie czemu, tak, mam tutaj pełny ciąg, śmigło też, mieszanka nawet też, chociaż już powinienem troszkę ją zbić, bo jest tutaj już dosyć wysoko, jest mniej powietrza, no ale tak, samolot traci moc i tak. No i to jest właśnie efekt oblodzenia. I najlepiej no, nie używać przełącznika, ale właśnie skorzystać z klawisza H i od razu moc wróciła. No i tak samo podgrzewanie rurki pitota, prędkościomierz pokazuje 0, włączymy ogrzewanie rurki pitota i po chwili prędkościomierz zacznie znowu wskazywać właściwą prędkość. Już prędkościomierz nam wrócił. Także tak to wygląda w tym symulatorze, tak wygląda oblodzenie. No i najważniejsze przełączniki przeciwoblodzeniowe, czyli podgrzewanie rurki pilota i podgrzewanie silników. Także to wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i z niecierpliwością czekam na nową generację symulatora, gdzie to oblodzenie będzie dużo fajniejsze i też wizualnie, i myślę, że tutaj porównamy to sobie, jak to wygląda tutaj, a jak to wygląda w Microsoft Flight Simulator 2020. Także do usłyszenia i na razie. Cześć wam.